to będzie parlament bez jakiejkolwiek lewicy. Ja kwestionuję tę tezę, dlatego że już od dłuższego czasu stwierdzam i uważam, że to jest był problem tak zwanej tradycyjnej lewicy, głównie tej SLD-owskiej, postkomunistycznej, że pewne role lewicowe zaczęła odgrywać po prostu Platforma Obywatelska. I ona prawdopodobnie... Przyzna pan, że Prawo i Sprawiedliwość też. Ale ja mówię o tej warstwie światopoglądowo-ideowej, tak? I ona prawdopodobnie będzie miała, przeżywała teraz jakiś etap rozliczeń wewnętrznych. Nie wiadomo, czy przetrwa w pełnym składzie, znaczy, czy przetrwa jako jedność, jako jedność w tym nowym... dołączy do nas Andrzej Chwalicki. Właśnie, w tym nowym parlamencie, bo wiadomo, że tam jest napięć bardzo dużo, że bezideowa partia władzy, która traci władzę, no nie ma też jakiegoś motywu do tego, żeby być razem. Tych napięć przywódczych tam jest bardzo dużo, chęci rozliczeń. Stracili połowę wyborców, tak, w porównaniu z tym, co mieli jeszcze 4 lata temu. I ewidentnie, zaczął to Donald Tusk, a bardzo szybko to przyspieszyła Ewa Kopacz, prowadzili tę partię ku lewej stronie. Z tymi wszystkimi projektami ideowymi, światopoglądowymi, które oni forsowali, tak? I czasami nawet niestety udawało im się to skutecznie... Ale to oni nie o związkach partnerskich. Skutecznie zrobić, ale inne przeforsowali. I w związku z tym będzie też taka presja na część środowiska Platformy Obywatelskiej. Jesteście w parlamencie, reprezentujcie nas, tak? Ja wiem, że na przykład pani premier Ewa Kopacz bardzo, bardzo się przejmuje i przejmowała zawsze opinią Gazety Wyborczej. Co o niej napisze Gazeta Wyborcza? No to prawdopodobnie będzie takie suflowanie, kim macie być w tym nowym parlamencie. Ale opozycja...